Czym jest nowoczesny patriotyzm? Mieszkańcy Tarnowca znają odpowiedź. Projekt edukacyjny Czego nas uczy nowoczesny patriotyzm odbył się w Zespole Szkół Publicznych w Tarnowcu. Główny patronat nad wydarzeniem objął klub historyka oraz koło informatyczne. Finał, prezentacja będąca podsumowaniem działań zrealizowanych w ramach projektu Czego nas uczy nowoczesny patriotyzm. Jako szkoła, jako placówka staramy się wartość tego patriotyzmu naszym uczniom przybliżać, ponieważ to jest gimnazjum, specyficzny wiek, to już jest nowe pokolenie, dlatego te metody, formy pracy, które stosujemy, aby ten cel osiągnąć, są również bardzo takie nowoczesne, dostosowane do potrzeb i zainteresowań uczniów. W ten finał dzisiejszy to efekt wielomiesięcznej pracy nauczycieli, uczniów, rodziców, wiele osób, które poprzez swoje działania współpracowały przy realizacji tego projektu. Przede wszystkim chcemy patriotyzm promować nowocześnie. Postanowiliśmy wykonać w 4 panelach chronologicznych. Dawniej to teatr, współczesność to film. Najnowsze techniki informatyczne to ankieta i arkusz kalkulacyjny Excel, a postaramy się to wszystko połączyć muzyką. Zobaczymy, jak Państwu się spodoba. Ilu jest uczestników? Uczestników pracowało około z chórem 30 osób. Podczas prezentacji będzie możliwość obejrzenia etiudy filmowej. Zebrani tutaj bardzo liczni mieszkańcy Tarnowca obejrzą również podsumowanie ankiety internetowej przeprowadzonej przez uczniów gimnazjum. Będzie również możliwość wysłuchania pieśni patriotycznych w wykonaniu naszego szkolnego zespołu wokalnego Remedium. Również koncert muzyczny w wykonaniu jednego z uczniów i scenki dramowe wykonane przy współpracy Domu Ludowego w Nowodworzu. Rozpoczynając te działania mieliśmy obawy, no bo patriotyzm to taki może mało atrakcyjny temat dla młodzieży, jednak wybrane przez nauczycieli formy świetnie wpisały się właśnie w zainteresowania uczniów i ten udział uczniów, ich zaangażowanie, ich motywacja do wykonywania tych działań przerosło naprawdę nasze najśmielsze oczekiwania. Stąd też tak duża grupa uczniów zaangażowanych w realizację projektu, ale również jak widzimy dzisiaj ogromna grupa uczniów, która przyszła, aby po prostu tę prezentację obejrzeć.